Czy się ulica, obłędny szewczyk kucer nuda, szyje wpatrzony w wzór podmęty buty, na miarę stopy woda, co mu na imię nie objęty. Pan przyszedł, ale nie tutaj, mogę, nie chce pan jeść, nie. Błagam. No, dziękuję bardzo, no. Ale nie chcesz pan bierze, no. Gorzku troszeczkę, koniecznie. No, ale nie może pan dar na jeść, żeby w ogóle proszę. Nic nie można było. Ja nie mogę naprawdę, no. Dziękuję bardzo. Wie pan, jak tak pana słucham, to myślę, gdzie te czasy, kiedy cyganeria artystyczna go odbywała. No wie pan, zmienimy te czasy na teraz, no, nie będzie pan wiadomo w każdym razie u mnie w domu. Błagam, niech pan jej i proszę się nie wykręcać. Pan się nie stopnie wykręca. Gdyby pan wiedział, ile razy my na pana temat rozmawiamy tutaj. Naprawdę nie mogę jeść. Ale nie, no nie zrobi pan nam tego, tak? Że tak długo pana prosiłem. Nie chciał pan przyjść. Galaretka, no, o galaretkę to już obowiązkowo. Jagienki arcydzieło. To jest jej arcydzieło, całe popołudnie sobotnie spędziła do kina. A zdrowie, zdrowie naszego gościa. Przepraszam. Postawić przed panem i pan je wszystko, co się... To pana przyjście. Zerwa, czekamy, gotujemy, a pan mówi, że pan wraca z jakiegoś obiadu. Naprawdę, ja nie widziałem panie tam. Panie Piotrze, nie. Panie Piotrze, jak tak można? Wybrać się do nas. Nie pije pan wódki, no. Pan Tomek będzie robił jakieś rzeczy z wódki. Ale jak ja wpakuję się? Proszę bardzo, kieliszek wódki leży. Pana przyjście nie będzie czego, proszę pana, panie Tomku, ale naprawdę nie mogę, bo ja też... Zdrowie gościa. Lot dzisiaj też jadłem. Naprawdę cztery dania. To był twardy obiad urodzinowy u znanym. No dobrze, ale u nas też nie jest źle, nie jest tak fatalnie, no proszę pana, no niech pan patrzy. A zna pani Agnieszki zainteresowania? Komponuje, śpiewa troszkę. Myślę, że nie ma zbunta klinicznego, by to... Prawda? Również bardzo żałuję. Agnieszka, proszę bardzo, zaśpiewaj coś, proszę bardzo. No. Agnieszka. Świecę. Proszę cię bardzo. No. Mówcie, krzyczcie do ściany, krzyczcie do ściany, ściana was wysłucha. Mówcie, krzyczcie do ściany, krzyczcie do ściany, ściana was wysłucha. Jesteście nie
żal mi, nie jesteście samotni. Mówcie, krzyczcie do ściany, krzyczcie do ściany, ściana was wysłucha. Dzień niezwykły, ten wieczór zacznie, albo jest pan dyrektor Błażek, pan dyrektor Domu Kultury, wicedyrektor. Dlaczego dyrektorem się nie klaszczy? Dyrektorów się wyrzuca, proszę pana, więc... Ja muszę, proszę państwa, pozamiatać scenę, jako że w Polsce też były porobione... Proszę pana, będziemy to wszystko mieć. Nie, ja nie będę zamiatał na panią, nigdy w życiu. No tak, naturalnie, że wszystkie konsekwencje biorę na siebie, rzeczywiście. No, zamiatam. Srebro i złoto. Co, zamiatam, proszę państwa, powiem. Cała Polska się sprząta. To my też tutaj zrobimy, proszę. To jest świetny wstyd na początek, bo nie bardzo lubię. Co? A pan by chciał też? Proszę bardzo. No tak, świetnie. No oklaski, pan pracuje i to zamówi. Mam informację, proszę państwa. To jest miecz staropolski, który tutaj widzicie, tym mieczem można zabić wroga. My wrogów, proszę państwa, nie mamy, bo jesteśmy, jak mówi Warcho, otoczeni przyjaciółmi ze wszystkich stron, a ci z południa, jak on powiedział, to nawet są nasi bracia. To mówi Warcho, powtarzam słowa Andrzeja Warchała, który dzisiaj na pewno wystąpi, bo on występuje zawsze. Panie Jarku, gdzie jest pana siostra? Nie ma siostry, siostra wyszła się na żonę zupełnie. I proszę bardzo, gajcie dalej. Kiedy to by się ten żart, się niech sobie pani podtrzyma ten wiek, proszę bardzo. To sobie podtrzyma. To nawet to jest koło przyjaźni polsko-chińskiej. Same koła, może pan sobie to podtrzymać. To miałem wrzucić państwu, ale to zdepczę po prostu. Po co macie oczy stracić dzisiaj na programie? Będzie to tylko jako podłoga. Ach, jak mi przyjemnie. Proszę państwa, mam informację, cicho, bądź chwileczkę. Przepraszam cię bardzo. Witamy serdecznie, zanim zaczniemy nasz program. Witam serdecznie panią Długoszową Barbarę, która siedzi, żoną słynnego Długosza, który dzisiaj... niestety nie przybędzie, bo ma chałturę Rzeszowa. Nie przybędzie, możecie grać dalej. Nie wiem, czy mam jeszcze go. Jak on traktuje? Jak Jarek mają traktuje? Jak dalej? Nie. Tomek Kwiatkowski, który występuje, nie Tomek, Koromek Kwiatkowski, który występuje w Teatrze Stu, występuje jak nago bodaj, tam przechodzi przez ogień, idzie do dziewczyny i ten ogień ma symbolizować, że ci ludzie kochają, nie widać, bo wychodzą za drzwi po prostu. Ma to podobno Filipski powtarzać w replice telewizyjnej. Wystawiamy Tomka Kwiatkowskiego, który podobno występuje nago. No klaski daje się. Proszę państwa, Ola Maura. Ola Maura, która będzie śpiewać swoje cudowne wypełnić własnej kompozycji na własnej gitarze witalne. Mgło maleszeje sierp księżyca, zatkwiony ostrzem w czub komina. Latarna się na palcach wspina, mrok, gdzie kończy się ulica.